11,5 minuty po godzinie ósmej. W studiu gość Olga Schmidt. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dłuższe wprowadzenie niż zwykle, żeby nasi słuchacze mogli lepiej cię poznać. Doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowujesz rozprawy o nowych językach autentyczności. Jesteś absolwentką filologii polskiej, ale oprócz tego, że wiele pisałaś, także kierowałaś stowarzyszeniami, zajmujesz się... Problemem podmiotowości i autentyczności, krytyką literacką, filozofią XX wieku i kulturą amerykańską. I jak to się stało, że właśnie ty z tak szerokimi, poważnymi zainteresowaniami postanowiłaś zająć się biografią tej od Plastusia? to się okazało chyba najpoważniejsze jak dotąd mimo wszystko, mimo tego, że to o czym, o czym wspomniałeś brzmi poważniej pewnie na pierwszy rzut oka, to jednak to, to znaczy kownacka biografia i to wszystko okazało się dużo bardziej poważne, dużo bardziej istotne jak chodzi o zakres problemów, zagadnień i trudności. A pojawiło się to ten pomysł, pojawił się ze strony wydawnictwa, które po prostu wpadło tam podczas innych poszukiwań na, na kownacką i zapytało, czy, czy to jest coś, co by mnie interesowało jako projekt, jako, jako postać do do napisania i po prostu zajrzałam, czy by mnie interesowało i interesowało mnie ogromnie, więc, więc tak. Ale to nie jest tak, że od samego początku, jak tylko usłyszałaś o Kownackiej, podskoczyłaś z radości, że to tak, bo to jest ten Plastuś, to jest wiele innych opowieści. Musiałaś sprawdzić, czy to jest interesujące. E, trochę tak, ponieważ, e, ponieważ jak byłam dzieckiem, nie znosiłam Plastusia, absolutnie. Dlaczego? E, był dla mnie postacią okropną, straszną i naprawdę bardzo, bardzo miałam do niego żywe emocje, ale niestety nie, nie, nie Szczególnie pozytywne bardziej lubiłam te książki przyrodnicze kownacki, jeżeli już. Natomiast kiedy, kiedy ta propozycja się pojawiła, to, to jest bardzo banalne i kliszowe, co powiem, ale to prawda. Mianowicie oczywiście pamiętałam, kim jest kownacka. Nie myliłam jej jak wiele osób, które znam z konopnicką, co już było jakimś, jakimś postępem. Ale zrobiłam taką prostą rzecz, mianowicie przeczytałam kilka rzeczy o niej dotyczących wspomnień, które były takie bardzo prezentują jako nauczycielkę, taką miłą kobietę, ciocię i spojrzałam sobie na jej zdjęcie. I stwierdziłem, że coś mi się nie zgadza. Kownacka ta od Plastusia, ten podtytuł wskazywałby na, na to, że właśnie to jest taka radosna, może trochę niepoważna opowieść, trochę w cudzysłowie upupiająca Marię Kownacką, a to jest bardzo poważna biografia i poważny Niestety, chyba można powiedzieć też tragiczny życiorys? Myślę, że tak. To znaczy, ten tytuł jest. Nie, nie miałam nigdy innego tytułu, tak powiem. To znaczy On nie był jednym z wyborów, on był jedynym wyborem, który, który mi się nasuwał od początku. Głównie z tego względu e, upupienia Kownackiej przez ostatnie, myślę, że 40 albo 50 lat co najmniej jej ostatnich lat kariery i. i Czasu po śmierci. I poczułam, że tutaj coś się dzieje. To znaczy, że po pierwsze niewiele osób ją kojarzy jako postać, jako osobę, bardziej jako autorkę właśnie Plastusia i, i, i tak dalej. Więc to jest taki jednoznaczny link do niej po prostu. To znaczy, jak ktoś mnie pytał Kownacka i miał taki moment zawahania, kto to? I jak powiedziałam, że Plastuś, to od razu było to zrozumiałe, kto to jest. Tylko w takim układzie, co było dla mnie dość smutnym wyrażeniem, ale postanowiłam je po prostu wykorzystać mimo, mimo takiego dwuznacznego tonu, powiedzmy, tego tytułu. Rozpoczynasz od... Fotografii, którą można znaleźć w niewielkim mm -hmm. mieszkaniu. Fotografii, na, którym jest, na której znajduje się mama i córka. I, i to jest właściwie początek tej opowieści. Dlaczego? ta fotografia, mhm. także jako element większej całości jest istotna. Mhm. To, to, co napisałam jest prawdą. To znaczy, to było zdjęcie, które najbardziej mi się rzuciło w oczy, jak pierwszy raz tam byłam. Po prostu to zdjęcie matki, córki. A to jest ta izba pamięci? Tak, ta na, na Żoliborzu, na, na Słowackiego. I rzuciłem się w oczy po prostu to zdjęcie. I przez to zaczęłam szukać dalej. To znaczy, zaczęło się od tego ramienia po prostu, które bardzo zwróciło moją uwagę. jako widoc... znaczy, Może wyjaśnię, bo, bo pewnie większość państwa, państwa tego fragmentu nie zna, ani książki jeszcze. Że na zdjęciu, na którym jest Mała Maria Kownacka, lat 4, z matką, jest taki kawałek męskiego ramienia, jakby taki nieodcięty dobrze. I zastanawiło mnie, co tu się wydarzyło. To znaczy, to po prostu jest zdjęcie źle zrobione, czy, czy coś takiego się, 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 się wydarzyło na poziomie fotograficznym. No a okazało się potem, że Maria Kownacka miała taką skłonność do wycinania różnych osób ze zdjęć, i, i zainteresowało mnie, kogo wycięła, tak na początek. No i potem zaczęłam, zaczęłam szukać po prostu od strony rodziny tego, tego do, do kogo należało to ramię? Do brata Marii Kownackiej. Dlaczego nie chciała mieć go na swoim zdjęciu? Ponieważ uważała, że jest jedną z bardziej tragicznych osób w jej życiu i która najbardziej zaważyła na jej nieudanym, pod pewnymi względami, młodym życiu, nieudanej edukacji, niemożliwości właściwie kontynuowania edukacji, problemów finansowych i tak dalej. Więc to rzeczywiście ich relacja nie była bardzo łatwa, więc chyba nie miała ochoty oglądać go na co dzień w swoich, w swoich zdjęciach. A w jaki tak. sposób jej y, y, przeszkodził, w jaki sposób Aha. jej utrudnił? jak to się bardzo ładnie mówiło w tym takiej manierze e, początku XX wieku, roztrwonił majątek. Roztrwonił majątek, który to Maria Kownacka miała przeznaczyć na swoje wykształcenie, na swoją edukację, ponieważ marzyła o studiach, o, o kontynuowaniu tej, 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 tej ścieżki. No i to się nie udało. Po prostu nie miała na to pieniędzy już potem. Ale wróćmy jeszcze do tej relacji y, z matką. Y, to mhm. jest chyba jeden, y, może najtragiczniejszy mhm. element, bo tak y, pewnie jest, kiedy ma się 8 lat i w tym najbardziej, tak, w takim wieku, kiedy matka mhm. jest najbardziej potrzebna, kiedy ona odchodzi, mhm. to potrafi to zaciążyć na całym życiu. W jaki sposób zaciążyło na, na biografii Marii Kownackiej? Na pewno zaciążyło ściśle emocjonalnie. To znaczy, ona była pewnie, jak większość dzieci, bardzo związana z matką, ale w jej przypadku była związana tak jednoznacznie z matką jako najważniejszą osobą jej życia, przynajmniej tak to opisywała przez całe swoje późniejsze życie. I zawsze określała ten czas, kiedy jej matka jeszcze żyła, czyli te pierwsze 8 lat swojego życia jako jedyny szczęśliwy okres swojego dzieciństwa albo najszczęśliwszy okres w swoim życiu, co świadczy też o tym, jak te traumatyczne doświadczenie utraty matki wpłynęło na kształtowanie jej pamięci. To znaczy, że nie wiemy, jak wyglądało to jej dzieciństwo, ale wiemy, że to był przełom. To znaczy przełom, który ją jakoś tak wypędził z, takiego, z takiej szczęśliwej krainy dzieciństwa, które też odbywało się w małym, małej miejscowości, w małym dworku i, i w takich yy, przyjaznych bardzo dla niej przestrzeniach. Ona też była najmłodszym dzieckiem, więc była taką bardzo w, swoim, w swojej pamięci osobą ściśle związaną właśnie z mamą, z, z, z rodzeństwem, które już było ona, wyjechała z domu. No i ten czas się zakończył. Bo bardzo różnica dobre. pomiędzy małżeństwem duża. duża, prawda? To tak. rzeczywiście jest kolejny tak. taki element. Yy, no właśnie, yy, przywołujesz wspomnienia Marii Kownackiej, w których mama jest idealizowana, chyba właściwie Całego nie ma żadnej. Życia. Nie ma skazy na nie ma, nie ma skazy. W przeciwieństwie do wielu innych członków jej rodziny, opowiedzmy więcej o tej, o tej rodzinie, o, o rodzicach, dziadkach. Bo yy, Maria Kownacka w swoich wspomnieniach, które pisała już mm. chyba w latach 70., mm -hmm. tak. yy, sięga pięć, Pokoleń wstecz. Tak, to znaczy Maria Kownacka rzeczywiście w, w swoich minionych, bardzo daleko przodkach, rzeczywiście snuje taką sagę niemal rodzinną, która nie jest jednorodna, bo często się odnosi krytycznie czy do antysemityzmu dziadka, czy do jakichś takich e, salonowych predyspozycji babek, czy do jakichś takich fałszu, powiedzmy Warszawy salonowej, którą ona tak opisuje. Dziadek prowadził Gazetę, gazetę Warszawską. Tak, Gazetę Warszawską. No i skończyło się to wielkim, wielkim skandalem antysemickim co ona opisuje mimo wszystko, ale, ale nie umie jakiegoś takiego jednego, jednego tonu przebrać bardzo często, co, co skłania też ją do prowadzenia, yy, prowadzenia tych wspomnień kilka razy z trudnością i, i tak dalej. Mniejszy problem jest, jak chodzi już o jej bliższe, bliższe osoby i wtedy zajmuje taką bardzo wyraźną pozycję. Kobiety są dla niej dobre, interesujące, silne, mocne, jakby odpowiedzialne przede wszystkim. To jest ta kategoria, która jest bardzo dla niej ważna. Na no, mężczyźni, no może Niestety gorzej trochę wypadają w tym układzie, bo rozczarowują, zawodzą, roztrwaniają pieniądze, lubią karty i inne tego rodzaju takie akcesoria, powiedzmy rozpusty początku XX, XX wieku. Ale rzeczywiście, rzeczywiście tak w, w przypadku jej rodziny prawdopodobnie w dużej mierze było. Bo, bo, bo to jej rozczarowanie powiedzmy rodziną, rodziną jako całością jest, jest gigantyczne w tym początkowym, w początkowym wieku. Także dlatego, że ona była najmłodsza i chyba potrzebowała jednak trochę większego wsparcia jako pozbawiona matki, jako... Dziecko początku XX wieku po prostu. A tego wsparcia, jak rozumiem, nie otrzymała, tułała się, nie miała tak. pieniędzy na, na, na to, żeby kupić książki, kiedy już tak. prowadziła zajęcia w szkole i z tego powodu zaczęła wymyślać te opowieści? Tak, nie było książek, w związku z tym zaczęła wymyślać, co jest wspaniałym takim gestem, muszę powiedzieć, spółdzielczo radzącym sobie sam po prostu. Nie ma książek, więc trzeba je wymyślić, nie ma, nie ma szkoły, to trzeba ją stworzyć. To jest po prostu taki bardzo oddolny, społeczny zaangażowanie. Które po prostu wykorzystuje konieczność do tego, żeby coś, żeby coś stworzyć. No i tak zostało. A poza tym to jest świetna metoda na tworzenie domowych zabawek, w, te, w czasach, w których <grym> takich zabawek nie ma. To nie są to współczesne prawda. czasy. Myślę, że jeszcze my możemy pamiętać, jak to się z klocków, z różnych kawałków drewna robiło z dziadkami, różne drobne przedmioty, a nasi rodzice jeszcze na jeszcze bardziej. Skalę. tak <grym> jest. A jak to się dzieje, że Maria, Kownacka trafia do Warszawy na Żoliborz, którym jest zachwycona? E, Maria Kownacka trafia znaczy, trafia do, do Warszawy właściwie wcześniej, to znaczy trafia wcześniej, kiedy zaczyna pracować w ministerstwie, w bibliotece, ale na Żoliborz trafia w takim może niedramatycznym kontekście, ale w momencie, w którym w Warszawie jest problem mieszkaniowy, o którym, o którym wiemy też z różnych innych, nowszych publikacji, jest gigantyczny problem mieszkaniowy, ona się po prostu tuła, to znaczy od mieszkania do mieszkania, od dzielenia mieszkania do, do dzielenia pokoju, no i w pewnym momencie Bucha warszawska spółdzielnia mieszkaniowa jako, jako pomysł i jako rewolucyjny pomysł mieszkaniowy. No i trudno mi sobie wyobrazić coś, co bardziej by mogło jej odpowiadać. To znaczy po pierwsze nowa dzielnica, po drugie głównie, głównie socjaliści i, i osoby zaangażowane w spółdzielczość. Zielony teren, tak? Jakby z tą jej miłością i tęsknotą za przyrodą. Szansa na kontakty z ludźmi, które nie są hierarchiczne bardzo, raczej polegają na współpracy. Bardzo duże skupienie na dzieciach, to znaczy to trudno mi sobie wyobrazić. Taki, y, takie połączenie idealne. Dla, tak się dla tego składa, układu. że wczoraj na Twoim miejscu siedział profesor Marek Budzyński, architekt i urbanista, który krzewi ideę zrównoważonego rozwoju i że Liboż tamtych lat to jest chyba taka, takie miasto w mieście, dzielnica, która spełnia wszystkie potrzeby na wszystkich poziomach. Tak, i spełniała też, wydaje mi się, potrzeby ludzkie, po prostu Kownackiej. To znaczy ludzie, którzy tam mieszkali, byli bliscy nie tylko emocjonalnie, ale też ideowo. W związku z tym czuła się czuła się wśród nich dobrze i czuła się dobrze także z ich założeniami do mi wychowanie dzieci po prostu i tego, tego, tego takiego dbania o dzieci, prowadzenia ich do, do życia wspólnego, spółdzielczego, ale też teatru na przykład, prawda, bo tam powstał przecież Teatr, teatr Baj, który, który działał bardzo oddolnie i bardzo intensywnie od, od, od okresu przedwojennego, w którym ona zaczęła przecież pisać w ogóle te sztuki dramatyczne dla niego. Kolejny raz jakby do, dla potrzeby teatru, a nie z, z własnej potrzeby dla, dla pierwszej publikacji, prawda, więc Tutaj rzeczywiście tak to wygląda. W swojej książce z biograficznego obowiązku e, analizujesz czy opisujesz, przytaczasz kolejne e, elementy jej twórczości, czy e, skupiasz się na nich e, podobnie, czy, czy do mhm. większego w większym stopniu niż tylko jako takie właśnie elementy biografii analizujesz tę twórczość, mhm. ona jest frapująca. Nie analizuję jej na pewno w takim sensie monograficznym, to znaczy nie, nie, nie interesują mnie szczególne, szczegółowe interpretacje Rogasia na przykład z Doliny Roztoki, może pewnie byłyby interesujące. Bardziej interesuje mnie to, co się dla niej dzieje w tym wszystkim, to znaczy dlaczego jakaś książka jest dla niej bardzo ważna, albo że nad jakąś książką pracuje kilkanaście lat, prawda, i jest ona jakoś tam kluczowa dla niej, albo jaki status ma dla, dla, dla jej twórczości, jak Plastość, prawda, który jest jednak no, gigantycznym sukcesem, także jak chodzi o popularność po prostu, to znaczy e, liczba sprzedanych egzemplarzy, że jest, jest porażająca w tym, w, tym, w tym układzie. I to jest dla mnie bardziej istotne niż takie bardzo detaliczne, filologiczne, mimo mojego wykształcenia, filologiczne poszukiwania wewnątrz, wewnątrz tych tekstów. To na ale, pewno. Ale zaciekawiło mnie to, nad którą z książek pracowała Maria Kownacka kilkanaście lat? E, nad Głosami Przyrody. Dlaczego? Dlatego, że tak tyle wymagało tak. obserwacja? Tak, to znaczy ona bardzo była taka nastawiona na bezpośrednie doświadczenie i sprawdzenie tego wszystkiego, o czym chciałaby napisać. Czyli jakby każdy kwiatek, każdy ptaszek, każda, każda roślina musiała być przez nią zaobserwowana bezpośrednio. To, to był jej cel i ochota, jak chodzi o metodę pracy. No i ta książka jest gigantyczna, jak chodzi o skalę, tak bym powiedziała. To znaczy ona tam robi różnego rodzaju formy, różne formy tekstowe, jakieś zagadki, jakieś, jakieś wierszyki, różne opowiadania, ale też on po prostu bardzo duże spektrum tego, tego, tego przedsięwzięcia jest i ona pracowa sukcesywnie przez, przez wiele lat, zbierając te materiały, wszystkie kolekcjonując, fotografując i tak dalej. To bardzo taka wdzięczna też warsztatowo praca, bo rzeczywiście taka bliska przedmiotowi, tak bym to ujęła. Słuchają nas pewnie y, także rodzice albo osoby, które mogłyby taki prezent zrobić bliskim albo zaproponować im właśnie którąś z książek Marii Kownackiej. To właśnie byłoby jakieś książki przyrodnicze? Tak. Gdybyś miała polecić? Gdybym miała komuś aktualnie podarować książkę Marii Kownackiej, kto jest w wieku młodym, to myślę, że zdecydowałabym się na nią, ponieważ myślę, że najmniej dosięgnął je taki ząb czasu po prostu te, te książki. Dużo mniej niż bardzo atrakcyjne yy, dla wielu czytelników, ale jednak bardzo zaznaczone tym okresem, w którym powstały Plastuś, czy, czy, czy dzieci z Leszczynowej Górki i tak dalej. Myślę, że te przyrodnicze są najbardziej takie aktualne i śmiałe, jak chodzi o, o różne rozwiązania. Tam. Czyli mhm. twój stosunek do Plastusia mimo całej pracy geograficznej nie uległ zmianie. Już się oswoiłam, już, już czuję sympatię do Plastusia i już jest wszystko dobrze. Już jest dużo lepiej niż było w dzieciństwie. <laughs> dużo bardziej lubię Plastusia teraz niż jak byłem dzieckiem. Czyli jednak można się poprzez taką pracę, także pewnej tolerancji wobec postaci bajkowej. Tak, jak zobaczyłam zaangażowanie Kownackiej wobec Plastusia i taką permanentną obecność Plastusia wobec niej, to się jakoś rzeczywiście tak połączyła dla mnie z, tym, z, tym, z tą postacią. A to zawsze jest ujmujące, kiedy się zna ten stosunek emocjonalny, wtedy inaczej się traktuje tak, samo dzieło. otóż to. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za wizytę w dwójce. Olga Szmid, autorka książki Kownacka. Ta od Plastusia. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Czarna. Dziękuję Ci serdecznie, gratuluję. Serdecznie A co w takim razie w planach po takim sukcesie? czy sukces to jeszcze zobaczymy, ale, ale na razie się potrzebuje rozejrzeć, tak bym powiedziała, bo nie chciałabym, nie chciałabym zająć się czymś, co mnie w jakimkolwiek stopniu mniej interesowało niż, niż Maria Kownacka w tym, w tym układzie. Twój przykład pokazuje, że dobre historie czasami przychodzą same. Tak. A więc takiej kolejnej dobrej rzeczy ci z całego serca. Olga Schmidt, dziękuję Bardzo, bardzo, bardzo. serdecznie dziękuję.